Witam. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak wyglądałoby twoje życie, gdybyś w pewnych sytuacjach pojawił się na scenie minutę później? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak by wyglądało twoje życie, gdy w pewnych miejscach przybyłbyś minutę wcześniej? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jak to się dzieje, że rzeczy, które masz w życiu, te fizyczne i te niefizyczne, jak kariera, rodzina, miłość, pojawiają się w twoim doświadczeniu życiowym, tu i teraz. I dzisiaj będziemy rozmawiać o tym procesie tworzenia, bo jak poznasz ten proces tworzenia, to będziesz w stanie skrócić tą drogę od pragnienia do manifestacji, do jego ziszczenia się. Oglądając odcinek W6, znasz już pozytywne aspekty negatywnych emocji. Wiesz, jak negatywne emocje są potrzebne, wręcz niezbędne i jaką odgrywają rolę. I tu chciałem zauważyć, że emocji jest kilkadziesiąt tysięcy. I emocje odczuwasz w każdej sekundzie. I nie jesteś świadom swoich emocji. Dopiero swoje emocje przechodzą z podświadomości w świadomość, gdy są one już naprawdę... tych momentów ich jest dużo, gdy są już intensywne. Natomiast emocje odczuwasz w każdej sekundzie życia, jak jesteś obudzony i nie zdajesz sobie z tego sprawy. Krótko mówiąc, odczuwasz również negatywne emocje, nie wiedząc o tym i zwracają się w tobie pragnienia, o których też nie wiesz, bo są rezultatem tych negatywnych emocji, których nie zdajesz sobie sprawy, że je odczuwasz. Mam nadzieję, że ma to sens. Na przykład... idziesz ulicą, ktoś cię niechcący szturchnie i nie czujesz się fajnie, ale nigdy nie reagujesz na tą sytuację, natomiast gdzieś ta emocja była negatywna i gdzieś się zrodziło w tobie pragnienie, żeby ludzie byli bardziej kulturalni. Więc nie każde pragnienie jest zdefiniowane w twojej świadomości. Nie każde pragnienie możesz opisać. Ale każde pragnienie ma swoje źródło negatywnej emocji. W tym odcinku zajmiemy się procesem tworzenia. Jak to się dzieje, że to pragnienie, które się w tobie zradza, manifestuje się w twoim życiu, ziszcza się w twoim życiu. I tu chciałem też zdefiniować manifestację. Jeżeli mówisz, że coś się manifestuje w twoim życiu, to nie jest to tylko to fizyczne, nie jest ten fizyczny przedmiot, to nie jest ta kupa pieniędzy czy ten samochód. Wszystko jest manifestacją tak naprawdę. Każda myśl jest manifestacją, każda emocja jest manifestacją. Więc wszystko, co fizyczne i niefizyczne w twojej rzeczywistości jest manifestacją. Twoja rzeczywistość, twoje życie też jest manifestacją. Manifestacja dokonuje się w każdej sekundzie, w ułamku sekundy, w chwili, jak to mówi Łukasz. Jak to się dzieje, że twoje pragnienia pojawiają się w twoim, manifestują się w twoim życiu? Krok pierwszy. Negatywne emocje. O tym już rozmawialiśmy, proces już znasz. Krok drugi. Negatywne emocje zradzają w tobie pragnienie. I to ten pierwszy i drugi krok dzieją się z automatu. Jakby nie musisz być świadomy. Nie wstajesz codziennie rano i nie decydujesz, ok, dzisiaj będę pragnął tego i tego i tego. To się dzieje z automatu. Nie odgrywasz tym... odgrywasz tą ogromną rolę, bo to przez ciebie, przez twoje myśli odczuwasz emocje i to jakby coś, jesteś kluczowym elementem tego procesu. Natomiast nie ma tam wysiłku w tym, tak? To się dzieje tak czy inaczej. Krok numer 3. Jak to zamówienie się w tobie zrodziło, natychmiast ono jest wysyłane do twojego inner being. Inner being je otrzymuje, tak trochę jak ty składasz zamówienie, na przykład w sklepie internetowym. Wyobraź sobie taki ogromny sklep internetowy, taki, w którym są wszystkie twoje pragnienia. Taki desire.com. I w momencie, gdy w tobie zdradza się pragnienie, podświadomie czy świadomie, takie zamówienie zaraz jest wysyłane do koszyka. Takiego koszyka online, zanim go wyczekujesz. Twój inner being
otrzymuje to zamówienie i od razu zaczyna planować. I to jest krok czwarty. Twój inner being po otrzymaniu takiego zamówienia najpierw dobiera komponenty do jego realizacji, do jego manifestacji. Na przykład, wyobraź sobie, że jesteś samotny i chcesz znaleźć partnera życiowego. Wyobraź sobie, i masz oczywiście, nie wiem, ile byś miał lat, 30, 20, 40 lat, ile byś nie miał, im dłużej żyjesz, tym bardziej zdefiniowane jest twoje zamówienie. Nie chcesz tylko kobiety czy mężczyzny, chcesz, żeby był odpowiedni kolor włosów, kolor oczu, zarobki, kariera, cokolwiek. Im bardziej, im dłużej żyjesz, tym bardziej definiujesz swoje zamówienie. I twoje inner being, otrzymując to zamówienie, ponieważ twoje inner being jest częścią wszystkiego tego, co jest, tej energii, która jest wszystkim, twoje inner being jest w porozumieniu, działa w porozumieniu z wszystkimi innymi inner being we wszechświecie, więc od razu wie, że ta i ta i ta i ta osoba to jest osoba, która spełnia twoje wymagania i ty spełniasz jej wymagania. I być może okaże się, że mieszkacie w dwóch innych częściach świata. Więc twój inner being od razu zbiera te komponenty i wie, że to jest to. I krok numer 5, twój inner being wyznacza drogę. Stąd, gdzie jesteś w tym momencie, do tego pragnienia, które zdefiniowałeś, zamówiłeś, twój inner being znalazł odpowiednie komponenty i teraz tylko chce cię do niego doprowadzić. I teraz, jak jesteś tutaj, a twoje pragnienie jest tutaj, to oczywiście możesz zobaczyć prostą autostradę, prostą autostradę z A do B i jak tylko dojedziesz, to już tam jesteś. Ale życie nie jest takie proste. Im dłużej żyjesz, tym więcej masz wierzeń, przekonań, które ci nie służą. I twój inner being opracowuje ścieżkę najmniejszego oporu od tego, gdzie jesteś, do tego, gdzie chcesz być. I to jest trochę jak Google Maps. Jak będziesz jechał z Warszawy do Gdańska, to Google Maps cię wyśle drogą o najmniejszej linii oporu. Ale jak zdarzy się na niej wypadek i droga ta już nie będzie drogą najmniejszego oporu, to Google cię wyśle jakimś objazdem. Albo jak zjedziesz z autostrady nie na tym węźle, co trzeba, to Google też przeliczy tą trasę i wyznaczy ci nową trasę miejsca, w którym obecnie jesteś, do twojej destynacji, czyli twojego pragnienia. I to jest piękna analogia, która mi się bardzo podoba, ale w twoim przypadku twój inner being wyznacza ci drogę najmniejszego oporu, gdzie ty jesteś oporem, gdzie twoje przekonania są oporem, gdzie twoje wierzenia są oporem, bo nic innego nie stoi na przeszkodzie, poza tobą to tylko twoje myśli, twoje wierzenia, twoje przekonania jakby blokują tą jak najbardziej bezpośrednią drogę. Bo na przykład weźmy pod uwagę pieniądze. Wszyscy generalnie, jakby co by nie mówili, to większość ludzi chce mieć więcej pieniędzy. Nic nie szkodzi na przeszkodzie, żebyś poszedł do kiosku ruchu, kupił kupon na loterię i wygrał miliony. Pytanie jest tylko takie, czy twój system wierzeń, czy twoje przekonania, czy twoje myśli na to pozwalają. Bo jeżeli jest tobie przekonanie, że tylko frajerzy grają, kupują bilety na loterii, to nie możesz miliona wygrać. Jak jest w tobie przekonanie, że musisz kupić tych biletów 4000, żeby wygrać, to musisz kupić 4000, żeby wygrać. Jeżeli podchodzisz do tego jak do zabawy, kupuję, bo lubię zdrapać zdrapki, to czemu nie? Ja osobiście w loterii nie gram, ale raz na jakiś czas, jak mam natchnienie, kupuję takie zdrapki i kupiłem 4 na Boże Narodzenie, rozdałem swoim znajomym w prezencie i wszystkie 4 coś wygrały. Więc twoje przekonania, twoje myśli, twoje wierzenia albo przyspieszają tą manifestację, albo
albo ją spowalniają. Im bardziej ci one nie służą, tym więcej oporu na twojej drodze i tym więcej manewrów omijających ten opór. Bo twój inner being wie wszystko o tobie. Twój inner being zna wszystkie twoje przekonania, wszystkie twoje wierzenia, wszystkie twoje myśli. Twój inner being wie, co jest najbardziej prawdopodobne. Twój inner being tą drogę wyznacza poprzez najmniejszego oporu. Na przykład, załóżmy taki scenariusz w tym temacie miłości. Jesteś ty, szukasz miłości swojego życia, twój inner being wie, kim jest ta osoba, ta ona czy ten on. I załóżmy, że na przykład jesteście w tym samym mieście, co jest dużo łatwiej. I na przykład twoja miłość twojego życia jest dużym fanem, fanką futbolu i w tym dniu dzisiejszym, po południu, w niedzielę organizowany jest mecz, na który ona, on się wybiera. I teraz ty, też będąc na przykład fanem futbolu, masz w sobie wierzenie, przekonanie, że fizyczne pójście na trybuny, na mecz nie jest bezpieczne. I twój inner being, oczywiście dla twojego inner being najłatwiej by było, gdybyście oboje poszli na ten mecz, pewnie albo jeszcze koło siebie usiedli, albo wpadli na siebie w jakimś barze. Natomiast twój inner being zna, twój inner being wie, zna twoje wierzenie, zna twoje przekonania, wie, że twoje wierzenie nie pozwala ci na pójście na ten mecz, bo przekonałeś sam siebie, że to nie jest bezpieczne. I teraz twój inner being, wiedząc to, co wie, znajdzie inny pretekst, inny powód, żeby cię wokół tego stadionu ściągnąć, żeby ścieżki twoja i twojej miłości spotkały się, żebyście wpadli na siebie. I to jest krok numer 5. Mapa drogowa, ścieżka najmniejszego oporu, gdzie to ty jesteś oporem. Ale żeby te dwie osoby się spotkały, one obie muszą być w komunikacji ze swoim inner being. Wyobraź sobie, że samochodem, zresztą pewnie bardzo realny scenariusz życiowy, czasami po prostu idziesz samochodem, zapomniałeś ładowarki i pada ci telefon. I mimo, że Google dalej opracowuje pokazuje ci tą drogę najniższego oporu, ty nie jesteś w stanie nią podążać, bo nie jesteś w stanie otrzymać tych instrukcji od Google Maps. Więc tak podobnie jest twój inner being. Te instrukcje, ta droga jest kompletnie nieefektywna, jeżeli ty nie jesteś w stanie tych instrukcji otrzymać. Nie będziesz szedł tą drogą, jeżeli nie będziesz wiedział, gdzie ta droga jest. I tutaj w temacie miłości mamy dwie osoby. Jesteś ty, jest miłość twojego życia i oboje, czy obaj, czy obojgowie, obojgowie, Bóg w obojgowie. Oboje musicie być w komunikacji z tym swoim inner being, żeby ta magia się zadziała. I to jest krok numer 6. Krok numer 6 jest otrzymanie tych instrukcji. Musisz się na tyle uspokoić, musisz na tyle podnieść swoją wibrację, żeby móc usłyszeć swoje inner being. Bo twój inner being maila ci nie wyśle. Bo twój inner being nie powie ci skręć w prawo, bądź w tym i w tym miejscu o tej i o tej godzinie. Ale twój inner being może wysłać ci impuls. Na przykład może ci się kawę zachcieć i pójdziesz do kawiarni i staniesz w kolejce za kimś, ktoś będzie przed tobą i wasze ścieżki się przetną. Twój inner being komunikuje się z tobą w postaci impulsów, idei, pomysłów i myśli. I pewnie słyszałeś takie powiedzenie, że to myśli kreują rzeczy. Thoughts turn into things. Myśli i idee są tym krokiem otrzymywania instrukcji. I rzeczywiście wszystko, co jest w tym świecie fizycznym, najpierw było myślą. Oczywiście przed myślą było pragnienie, przed pragnieniem była negatywna emocja. I wszystko to, co dzisiaj fizyczne jest w twoim doświadczeniu, zrodziło się znikąd. W tym sensie, że no pomyśl o tym tak naprawdę. Żyjemy w roku 2019, dziękuję Łukaszu, w 2019
Ale kilka tysięcy lat temu, powiedzmy, że 10 tysięcy lat temu, żyliśmy w jaskiniach, polowaliśmy na dziki zwierz. I od tamtej pory do dzisiaj, przez te 10 tysięcy lat, planeta Ziemia, jaka była, taka jest. I pomyśl nad tym. Przez te 10 tysięcy lat zasoby planety Ziemia były takie same. Więc to nie jest tak, że my mamy dzisiaj ropę naftową czy olej napędowy, a 10 tysięcy lat temu tego nie było. Że my mamy dzisiaj węgiel, a 10 tysięcy lat temu węgla nie było. Ten węgiel był, ta ropa była. Wiemy, że zajmuje jakieś 50 milionów lat, żeby ta ropa się wytworzyła. Więc te wszystkie zasoby, które mamy dostępne dzisiaj w planecie Ziemia, były dostępne dla nas 10 tysięcy lat temu. Jedyna różnica jest taka, że my żeśmy przez te 10 tysięcy lat stworzyli miliardy, miliardów różnych wynalazków. Bo przy każdej manifestacji przychodzi ten czas, gdzie już oczywiście się nią cieszysz, ale przychodzi ten czas, że czas znużony tą manifestacją, czas, że ta ekscytacja tą manifestacją słabnie i zaczynasz dostrzegać negatywne aspekty tej manifestacji, tego pragnienia, którego bardzo kiedyś chciałeś, co rodzi w tobie negatywne emocje, rodzi kolejne pragnienie i tak definiuje się twoje pragnienia, tak definiują się twoje zamówienia. Czy różnica między nami dzisiaj, a 10 tysięcy lat temu jest taka, że przez 10 tysięcy lat miliony ludzi myślały, pragnęły, myślały i podążały za ideą, koncepcją, impulsem swojego inner being i stąd się bierze wszystko to, co my się dzisiaj, czym się dzisiaj cieszymy. I to jest krok numer 6. I krok numer 7 to jest manifestacja tego pragnienia w twojej rzeczywistości. Reasumując, proces stworzenia wygląda następująco. Negatywna emocja, w której rodzi się pragnienie, które jakby zamówienie tego pragnienia jest otrzymane przez twoje inner being, które zbiera komponenty, żeby go zrealizować, wysyła ci instrukcje, jak dotrzeć do tego, jak zrobić ten checkout z tego online sklepu, jak dotrzeć do tego pragnienia. I kolejny, ostatni krok to jest manifestacja. I teraz, jak ja ci powiedziałem, że w każdej sekundzie twojego życia, jak jesteś, jak nie śpisz, odczuwasz emocje, większość tych emocji jest negatywna, to tych pragnień masz tyle, że ci 20 żyć nie starczy. Więc jak to się dzieje, że niektóre pragnienia się realizują w twoim życiu, a niektóre nie? To prawo przyciągania decyduje, które pragnienia się wypełniają, a które nie. Prawo przyciągania będzie tematem kolejnego odcinka, bo jest to temat duży. Jest to prawo, to ma ogromne znaczenie, ogromny wpływ na twoje życie. Czy chcesz, czy nie chcesz. Czy wierzysz, czy nie wierzysz, to jest kompletnie nieistotne. Trochę jak grawitacja. Zanim jabłko spadło na głowę Isaacowi Newtonowi i odkrył on grawitację, grawitacja przed tym zdarzeniem też oczywiście była. On ją odkrył, a nie wynalazł, więc nawet jak nie wierzyłeś w grawitację przed Newtonem, to też byłeś jakby podmiotem jej działania. Więc tak samo jest z prawem przyciągania. Nawet jeżeli nie wierzysz w prawo przyciągania, jesteś pod jego wpływem. Tego się nie da wyłączyć. Każda manifestacja w twoim życiu, każda sekunda twojego życia jest manifestacją i podlega ona prawie przyciągania. Zadałem wam pytanie na moich social media, skąd się bierze bogactwo i ktoś dotknął sedna wszystkiego, że każde bogactwo ma swoje źródło w pragnieniu. Jak najbardziej jest to właściwa odpowiedź. Krótko mówiąc, bogactwo nie jest fizyczne. Bogactwo manifestuje się fizycznie, natomiast źródłem bogactwa jest pragnienie, którego źródłem jest negatywna emocja, którego źródłem jesteś ty, ty, ty. Bez ciebie nie byłoby negatywnych emocji. Mam nadzieję, że to wszystko trochę ci wyjaśniło. Jak zrozumiesz ten proces tworzenia od negatywnej emocji do manifestacji, znużenie manifestacją i generowanie kolejnych negatywnych emocji, czy to kółko się zamyka i ta ewolucja
następuje cały czas, nie da się tego zatrzymać. Nie da się przestać pragnąć. Cokolwiek by ci nie powiedzieli w buddyzmie. Pragnienie jest źródłem cierpienia, ale nie da się nie pragnąć. Lepiej jest pragnąć i pozwolić sobie temu pragnieniu zmanifestować w swoim życiu, że możesz się nim cieszyć, niż nie pragnąć, bo tak naprawdę nie możesz nie pragnąć. Ludzie, którzy mówią, że nie chcą niczego, tak naprawdę albo nie wiedzą, co mówią, albo są po prostu hipokrytami. To tyle na tyle. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, który będzie o prawie przyciągania i opowiem ci o największym sekrecie, którego brakuje w książce Sekret. Do zobaczenia. Pa!